Depresja u dzieci i młodzieży jest coraz bardziej powszechna. Jej rozwojowi sprzyja pandemia COVID-19, a zwłaszcza towarzyszące jej poczucie zagrożenia i zdalne nauczanie. Dlatego rodzice, opiekunowie i nauczyciele powinni jeszcze uważniej niż zazwyczaj obserwować dzieci i młodzież. Depresja jest chorobą przewlekłą, charakteryzuje się obniżonym nastrojem, trwającą często bardzo długo, bez przerw, a także ma taki przebieg epizodyczny w postaci epizodu łagodnego, umiarkowanego, ciężkiego i ciężkiego z objawami psychotycznymi. Dane WHO mówią, że depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Według prognoz do 2030 roku może być na pierwszym miejscu. Przede wszystkim powinny zaniepokoić nas zmiany w codziennym zachowaniu, które utrzymują się co najmniej przez 2 tygodnie. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży nie są jednoznaczne. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy czynniki genetyczne, czyli choroba w rodzinie, depresja nawracająca. Drugim takim ważnym czynnikiem są cechy konstytucjonalne dziecka, czyli czy dziecko ma niską samoocenę, czy bardzo się krytykuje, czy bardzo dużo od siebie wymaga, jaka jest podatność na stres, czy sobie radzi z frustracją. I takim drugim, trzecim ważnym jest środowisko, czyli przede wszystkim rodzina. Rodzina, jej status materialny, czy są choroby przewlekłe w rodzinie, czyli doszło do żałoby, czy umarli rodzice, czy jeden z rodziców. Także przemoc, nadużywanie alkoholu, środków psychoaktywnych, zaniedbywanie dzieci. Należy uważnie słuchać dzieci. W ich wypowiedziach możemy dostrzec ból, zmianę postrzegania świata, a nawet zwątpienie w sens życia. Depresja może objawiać się na wiele sposobów. U kilkulatków jest bardzo trudno ją stwierdzić, dlatego że dziecko na tym etapie rozwoju emocjonalnego nie potrafi powiedzieć, co mu dokucza, na co cierpi. Dlatego tu ważna jest obserwacja, w jaki sposób się dziecko zachowuje, o czym mówi, w jaki sposób się bawi. Metody leczenia różnią się w zależności od nasilenia choroby. Jednak należy pamiętać, że do lekarza psychiatry i psychologa dzieci nie potrzebują skierowania. Diagnoza przede wszystkim polega na dobrze zebranym wywiadzie. Wywiadzie przede wszystkim od rodziców. Od kiedy dziecko się zmieniło, jego zachowanie, jego styl bycia, jak funkcjonuje w szkole, jak funkcjonuje w środowisku rówieśniczym. Dokładne badanie psychiatryczne dziecka, również także psychologiczne. Można posługiwać się też różnymi testami w celu określenia objawów depresyjnych. To są takie podstawowe rzeczy. Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychologicznego są równie ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne. Tu przede wszystkim podstawą jest, jak funkcjonuje rodzina, jaka z niej komunikacja. Jeżeli to jest prawidłowe, są prawidłowe więzi, to jest to bardzo ważny czynnik profilaktyczny. Jaka jest sytuacja w szkole, jaka są relacje z nauczycielami, z rówieśnikami, czy dziecko jest hejtowane, nękane, wykluczane. Jeżeli jest dobra atmosfera w szkole, dziecko otrzymuje dużo wsparcia ze strony rówieśników, nauczycieli, to bardzo jest leczące i wspierające. Bardzo ważnym krokiem w profilaktyce zdrowia psychicznego jest świadomość, że depresja jest chorobą. Nie powinna być również tematem tabu, ponieważ rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie wpłynie na szybsze wyjście z tej choroby.